Ogromnym zainteresowaniem cieszy się tegoroczna 31. już edycja biegu o lampkę górniczą, jaki już 4 grudnia wystartuje w Koninie. Okazuje się, że chętnych jest dużo więcej niż zaplanowany limit uczestników, a to oznacza, że jego ranga rośnie z roku na rok. Mamy zarejestrowanych 500 zawodników i ciągle telefony chętnych następnych, ale limit był 500, był znany i tego się trzymamy. Lista startujących nam się zapełnia dużo wcześniej niż sam bieg, więc uważamy, że w tym momencie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o lampkę górniczą, to już jest taka impreza dość dobrze spozycjonowana, jeżeli chodzi o nasz region. Myślę, że już dogoniliśmy w tym momencie właśnie takie zawody kolskie typu bieg warciański, jesteśmy, można powiedzieć, na równi z nimi. Nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o Konin, który zawsze powtarzam, startowaliśmy z kolan, a dzisiaj możemy śmiało chodzić z czołem podniesionym. 500 zawodników, co jest ważne, zapłaconych. Tak? To nie jest martwych dusz na liście, tylko to już jest 500, a nawet myślę, że jest ponad 500 zdeklarowanych, zapłaconych zawodników. Więc na trasie w Koninie, nowej trasie, troszeczkę zmodyfikowanej, pojawi się 500 zawodników. To będzie chyba w tym momencie największy bieg w historii, jeżeli chodzi o miasto Konin. Więc lampka górnicza wraca do punktu wyjścia, gdzie kilkadziesiąt lat temu była największym biegiem w regionie. I myślę, że takim naszym marzeniem jest, że ten bieg powróci na swoją pozycję. Zwłaszcza, że organizatorzy postarali się o atest dla wyznaczonej trasy, która, jak już mówiono, będzie w tym roku nieco zmieniona. Dochodzi nowy odcinek biegowy z Ronda Solidarności w stronę ulicy Przemysłowej do wysokości Kościoła Najświętszej Marii Panny, gdzie będzie nawrotka. To pozwoli skupić, powiedzmy, na mniejszej przestrzeni wszystkich zawodników, a z kolei ułatwi wszystkim kibicom ustawić się w tych miejscach, gdzie najłatwiej będzie kibicować i najlepiej obserwować wszystkich biegaczy. Jak zapewniono, trasa przygotowana jest na dużo więcej osób, dlatego w ambitnych planach klubu bierze się pod uwagę fakt, że w przyszłości będzie mogło wystartować nawet 1000 osób. Organizatorzy biegu odnieśli się również do zarzutów, że nowa trasa biegu nie ma nic wspólnego z lampką górniczą, którą ma w nazwie. Ta trasa ma bardzo wiele wspólnego. Raz, że jest w jakimś procencie na trasie starego biegu przed przerwą, a dwa, że cały nowy Konin, można powiedzieć, poza kilkoma małymi dzielnicami, powstał na bazie kopalni. Nigdy by Konin nowy nie powstał tak duży, zwłaszcza ten tutaj nowoczesno-przemysłowy, po prawej stronie rzeki, gdyby nie kopalnia, gdyby nie Fugo, gdyby nie elektrownia, nowy Konin nigdy by tak nie wyglądał. Bylibyśmy przeciętnym małym miastem wielkości Koła lub Słupcy. I taka jest prawda, więc odpowiadam tym wszystkim biegaczom, którzy myślą inaczej. Konin to cała kopalnia, kopalnia to Konin, więc myślę, że biegacze biegają właśnie po osiedlach, które dzięki powstałej kopalni. Przypomnijmy zatem, że uczestnikom 31. biegu o lampkę górniczą będzie można kibicować już w niedzielę 4 grudnia. W związku z tym od godziny 11 do 14 nastąpią utrudnienia w ruchu na ulicach miasta, którymi biegnie trasa. Stąd apel do mieszkańców Konina oraz osób przyjeżdżających tego dnia do miasta. Żeby stawili się w miarę w dużej ilości na trasie i kibicowali, bo nic lepszego dla zawodnika niż obecność kibiców na trasie dodaje skrzydeł i wynik jest zawsze o kilkadziesiąt sekund chociażby lepszy. Start i meta będą się znajdowały przy hali Rondo. Każdy z uczestników otrzyma medal, który w tym roku budzi niemałą dyskusję. Medal nasz jest dostępny na naszej stronie facebookowej i na naszej stronie... Ten jest troszkę... Zmodyfikowany. Na naszej stronie facebookowej, na naszej stronie klubowej, więc jakby można sobie go obejrzeć. On w tym roku jest taki troszeczkę... satyryczny. Satyryczny, możemy to tak tego słowa nazwać. Ale jesteśmy bardzo blisko Mikołaja, więc 4-6, więc stwierdziliśmy, że tego naszego biegacza, górnika ubarwimy i dlatego on jest. Myślę, że liczymy też na fantazję zawodników, bo co niektórzy, ja na przykład widzę tu skarbka, który idzie, powiedzmy, elementy górnicze są zachowane, biegowe, więc wydaje nam się, że to będzie
Medal jest kontrowersyjny, czyli osiągnęliśmy cel, jest dyskutowanie. I to jest najważniejsza jakby sprawa dla imprezy. Poza tym zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają także puchary. Organizatorzy zapowiedzieli, że być może będą też niespodzianki.